Hej kochani, robię transmisję, ponieważ obiecałam Ani, że wypowiem się w kilku słowach na ten temat, bo Ania chciałabym porozmawiać z pewną osobą, miała być konsultacja, ale de facto nic z tego nie wyszło, no bo ponieważ założenie fundacji Ani i działania mają być nie w kierunku utożsamiania ludziom w błędzie, nie w kierunku utożsamiania ludzi w błędzie, w którym tkwią, tylko utożsamiania ludzi z prawdą. Niestety, prawda, temat tabu i nie każdy chce ją słyszeć. A temat, o którym ja chciałam opowiedzieć, jest akceptacja i przebaczenie. Do niedawna, jeszcze kilka miesięcy temu, sama nie wiedziałam, co to znaczy. Sama wydawało mi się to dziwne bardzo, jak można wybaczyć osobie, która potężnie nas skrzywdziła, dzięki której doznaliśmy masy dramatów. No jak można wybaczyć w ogóle takiej osobie? I kojarzyło mi się to z tym, wybaczenie tej osobie kojarzyło mi się z tym, no, że równoznaczne z tym, tak jakbym powiedziała tej osobie w zasadzie, to nic mi nie zrobiłeś, wszystko jest w porządku. No i jak wam już wspomniałam, miałam terapię behawioralną, poznawczą, która trwała bardzo długi czas, natomiast teraz już jestem w terapii pogłębionej. Przebaczenie, no właśnie. Zajęło mi to mnóstwo czasu, by do tego dojrzeć i zrozumieć sens tego, po co miałoby nastąpić to przebaczenie. Przebaczenie to tak naprawdę uwolnienie siebie. Uwolnienie siebie emocjonalnie od tego człowieka, od człowieka, który zrobił nam krzywdę. Mówi się, potocznie się mówi, od miłości do nienawiści tylko jeden krok i to jest prawda. Często jest tak, że kochamy kogoś bardzo, jednak ta osoba nas bardzo krzywdzi, rani. No i na skutek to musi trwać pewnie jakiś czas, bo nienawiść też nie przychodzi od tak o. No ale nienawiść jest łatwiejsza niż przebaczenie. Ponieważ nie musimy się godzić z faktami, nie musimy się godzić z niczym, tylko po prostu zaczynamy nienawidzić tą osobę. Nienawidzić możemy za różne rzeczy, ale najczęstszą rzeczą jest to, że nienawidzimy tej osoby za to, że na przykład nie odwzajemnia naszych uczuć, za to, że na przykład nie jest taka, jakbyśmy chcieli. No i łatwiej jest kogoś znienawidzić, niż komuś przebaczyć. Natomiast nienawiść no, nie powoduje tego, że jesteśmy uwolnieni od tego człowieka. Nienawiść powoduje, że dostajemy klapki na oczach. Za wszelką cenę chcemy odgrywać jeszcze jakąś rolę w życiu tej osoby. No, najczęściej zaczynamy szukać zemsty, jak dotknąć tego człowieka, no bo jest to szokujące, że my czujemy, a druga strona wydaje się być, że nic nie czuje, więc za wszelką cenę chcielibyśmy trafić w punkt, który by poczuła. No i właśnie temu służy nienawiść, zemsta. Chęć poczucia emocji, uczuć tej osoby. Jeśli nie możemy zaznać miłości od tej osoby, no to fajnie by było sprawić tej osobie krzywdę, fajnie by było, by cierpiała tak, jak my cierpimy. Natomiast pogrążając się w tym czymś takim, można tkwić naprawdę latami, nie zauważając nawet tego, jak pochłania nas energia, jak pochłania to nasze życie,
jak wysysa z nas wszystko krok po kroku. No i najgorsze jest to, że często ci ludzie nie mają świadomości, że ten potencjalny człowiek, który nas skrzywdził, nadal odgrywa istotną rolę w naszym życiu. Ja na przykład, trwało to bardzo długo, ale po zadaniach, które powiedziała mi terapeutka, opowiedziała do mnie, żebym znalazła plusy i minusy w całych swoich przeżyciach, doznaniach traumatycznych. Pierwsza myśl w ogóle, to pomyślałam sobie, że chora baba, co ona do mnie w ogóle mówi? Jak można z tak traumatycznych przeżyć wyciągnąć jakieś plusy? No w ogóle jak można? No i zapytałam ją, jakie niby mają być plusy w całej mojej historii, z takich dramatów. Jakie w tym są plusy? A ona do mnie powiedziała, że gdyby mi wskazała te plusy, byłoby to za proste, ponieważ ona chce, bym ja sama do tego dotarła i bym ja jej to wskazała, a nie oczekiwała od niej odpowiedzi. No i pozostawiła mnie z tym i rozmowa stanęła na tym, że na następne spotkanie mam na kartce spisać plusy, minusy. No i słuchajcie, kiedy położyłam dzieci w domu spać, zastanawiałam się, siedziałam, no oczywiście minusów wyszło mi bardzo dużo. Usiadłam nad plusami, słuchajcie, wbrew mojemu zaskoczeniu, plusy zaczęły się sypać same. Same. Powiem wam, że gdyby nie, jednak nie wiem jak to nazwać, taki test terapeutki, ja prawdopodobnie nigdy bym do tego nie dotarła. Aha, że są plusy, tak? Ja wymienię tutaj tylko kilka takich przykładowych, tak? Że dzięki tej całej sytuacji podeszłam do tematu w ogóle toksycznych ludzi. Gdyby nie ta sytuacja, prawdopodobnie nie wiedziałabym, że tacy ludzie istnieją. Prawdopodobnie nie zaczęłabym pracy nad tym, jak unikać takich ludzi, jak ich rozpoznawać. Druga sytuacja, no, mam syna z nim. Więc nie mogę tego żałować. Trzecia sprawa, jestem tym, kim jestem. Dzisiaj jestem zupełnie innym człowiekiem. I to tak naprawdę dzięki niemu. To on mi to wszystko pokazał. To on pokazał mi, ile jest we mnie siły. Nikt inny, tylko on. No i tak, kiedy zaczęłam sobie wymieniać te plusy, 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 i zaczęło być ich coraz więcej. Poszłam do niej na następne spotkanie i zaczęłam z nią właściwie rozmawiać, że właściwie to jest chyba czas, z którym powinnam się pogodzić z tym wszystkim, co się wydarzyło, i mu przebaczyć. Słuchajcie, tak zrobiłam. Po prostu pogodziłam się z tym. Pogodziłam się z tym, że jest to ojciec mojego dziecka. Że jest to człowiek, którego nie zmienię nigdy, że nie mam na to wpływu. Zaakceptowałam wszystko, co się stało. Wszystkie te dramaty, te całe sytuacje. No i odkąd zmierzyłam się z tym i poszłam, słuchajcie, na ostatnią sprawę w sądzie, ta sprawa wyglądała zupełnie inaczej. Mimo że byłam przesłuchiwana przez psychologa, przez psycholog, opowiadałam o czymś, czego do tej pory nie poruszałam, o bardzo też dwóch dramatycznych kwestiach na sprawie karnej, które w końcu odważyłam się na samym końcu tej rozprawy powiedzieć. Ale powiem wam, że nie byłam już tak zdenerwowana jak za pierwszym, za drugim, za piątym i dziesiątym. W moim głosie był spokój, opanowanie. I nawet jak na to, że opowiadałam o tak dramatycznych rzeczach, pojawiły się łzy, ale łzy w oczach. Nie pojawił się paniczny płacz, tylko łzy, po prostu zwykłe ludzkie łzy. Nie był to lament, nie była to histeria, nie były to nerwy, a na widok mojego pana i władcy, tak go nazywam, bo tak on o sobie myśli,
Nie poczułam już lęku ani strachu. W zasadzie nie poczułam już nic. A staliśmy obok siebie, dosłownie, naprawdę. On stał tuż obok mnie, przed rozprawą. Trzecia bardzo istotna rzecz. Jego adwokat zawsze udawało mu się mnie prowokować. Tym razem poruszył niebo i ziemię w pytaniach, żeby mnie sprowokować. I słuchajcie, nie zdołał mnie sprowokować, bo ja po prostu odpowiadałam, nie patrzyłam w ogóle na niego. On mi zadawał pytania, ja odpowiadałam do sądu, jak uznawałam, że pytanie zadaje po raz enty, bo takie mojego, żeby nie powiedzieć, bo ja już nie chcę używać, słuchajcie, to już dla mnie ciężko jest mówić, że to jest mój mąż. Ojciec mojego dziecka, jego adwokat, ma założenie takie, by cię wyprowadzić z równowagi. On zadaje 10 razy to samo pytanie. 10 razy albo i 15, po to tylko byś wpadła w furię, że mu powiedziałaś, on dalej nie rozumie. Tylko że właśnie, ja powiedziałam do sądu za którymś pytaniem, czwartym, piątym, całkiem opanowanie, spokojnie powiedziałam, proszę Wysokiego Sądu, ja odpowiedziałam na to, na pytanie pana mecenasa kilka razy, najjaśniej jak potrafię, a to, że strona nie rozumie i nadal zadaje te pytanie, ja naprawdę Wysoki Sądzie z całym szacunkiem, ale nie potrafię jaśniej tego wytłumaczyć. I nie było we mnie ani nerwów, ani tego wszystkiego, co dotychczas. Właśnie dlaczego? No i właśnie dlatego, że we mnie już, że ja już się pogodziłam z tym. Ja przestałam z nim przede wszystkim walczyć. Ja już z nim nie walczę. Ja jestem teraz na... Przepraszam was, bo telefon mi dzwonił. Ja jestem z nim teraz na etapie takim, że ja już przestałam z nim walczyć. Ja teraz po prostu wiem, że ta sprawa zakończyć karna się musi. Mam też świadomość tego, że on nie pójdzie do więzienia, nawet jeśli zostanie winny, a najprawdopodobniej zostanie, to prawdopodobnie dostanie tylko zawiasy. I przestałam się męczyć z tym, że on powinien to, on powinien tamto, bo tak naprawdę z mojej strony ja zrobiłam wszystko, co mogłam. Zgłosiłam się na policję, uciekłam od niego, zamieszkałam w ośrodku. Wydostałam się z tego związku, poinformowałam odpowiednie służby, a to, co oni z tym zrobią, to ja nie mam na to żadnego wpływu. Choćbym bardzo chciała, pragnęła, to niestety wpływu na to żadnego nie mam. No i teraz sytuacja taka, rozmawiam z kimś i ktoś próbuje mnie przekonać do czegoś, tylko właśnie. To nie jest przekonanie mnie, że ty się nie mścisz. To jest przekonanie najprawdopodobniej samej siebie, tak? Że ja się nie mszczę, ja nie szukam zemsty, tylko ja robię coś dla dziecka. No bo tak naprawdę dla dziecka możemy zrobić tylko jedno. Skupić się na jego przyszłości. Dla dziecka możemy zrobić wszystko to, co rodzic powinien, ale nie możemy powiedzieć, że my szukamy zemsty dla dziecka, bo to nieprawda. A wręcz bym powiedziała, że postawę pokazującą taką dziecku, no to bardzo kiepsko, tak? A jeśli ktoś mi mówi, że coś musi, bo dziecko musi zobaczyć, że ten ktoś za to odpowiedział, ten ktoś za to odpowie, ale w jaki sposób ty nie masz na to wpływu, ani twoje dziecko, ani ty. I tym bardziej błędem jest, w ogóle błędem dorosłych ludzi, według mnie i mojej oceny, jest mieszanie dzieci pomiędzy swoje problemy, tak? I nieważne, ile te dzieci będą miały lat, czy one będą miały 10, czy one będą miały 5, czy one będą miały 15. To są wciąż nasze dzieci i one nie powinny być tam, gdzie są dorosłe problemy. To powinno być takie jakieś oddzielenie. Dziecko, a mój problem. A nie wciąganie dziecka w swoje problemy. No, to żaden autorytet i żadne to
rodzicielstwo ani niczego to nie wnosi do przyszłości dziecka. Bo tak naprawdę ja na przykład ze swoim synem rozmawiam często na temat jego ojca, ale nigdy mu nie powiedziałam, że mimo, że to jest 8-letni chłopak, nieraz mnie zapytał, że ty też, mamo, powinnaś być ze mną szczera i powiedzieć mi o wszystkich sytuacjach między tobą i tatą. I on zawsze ode mnie usłyszy jedno, że Atewku, są takie rzeczy, o których z dziećmi nie można dorosłym rozmawiać. Czasami jest tak, że dorośli się nie dogadują. My jesteśmy twoimi rodzicami, ale to nie znaczy, że mama musi ci mówić, co jest pomiędzy mną a twoim tatą. Nie ma czegoś takiego w mojej rozmowie z moim dzieckiem, pomimo sprzeczności w opinii OZS. Nigdy mój syn takiego czegoś. Tak samo kiedyś powiedział do mnie, że on nienawidzi taty. Ja powiedziałam do niego, dlaczego tak mówisz? On za nie mówił. Powiedziałam do niego, czy nie jest tak, Atewku, że tak mówisz, bo chcesz. Bo boisz się, mamie, powiedzieć, że kochasz swojego tatę? No, po chwili on się rozpłakał i powiedział, tak, kocham go, ale nie lubię go, bo on jest zły i ja o tym wiem. I mówię, no widzisz, Atewku, to jest twój tato i masz prawo go kochać i mama nigdy nie będzie za to na ciebie zła, dlatego że to jest twój tato. I on zawsze będzie, bez względu na to, co będzie między mną a twoim tatem, on zawsze będzie twoim tatą i ty masz pełne prawo do go kochać, czuć miłość do niego, a mama nigdy nie będzie o tego zła. A to, że ty mówisz, że on jest zły, mama nie może temu zaprzeczyć, bo oboje wiemy, że tak jest. Natomiast ostatnio nawet podjęłam z nim próbę rozmowy, że co by było, gdybyśmy mieli dać tacie szansę, że może tato chciałby się zmienić i być dobrym tatą. Więc moje dziecko mnie zapytało, no dobrze, mamoś, jak ty chcesz tak robić, to powiedz, ty chcesz dać tacie szansę. No to znaczy, że tato może z tobą mieszkać i też spróbujesz go na nowo pokochać. I mu powiedziałam, nie, Atewku. I rozmawiamy o relacji. To ty i twój tata, to jest twój tata, ty go kochasz, on kocha ciebie. I rozmawiamy o tej relacji, czy ją można naprawić, czy można dać tacie szansę, czy można spróbować zaufać tacie. Może on chce się zmienić i być dobrym tatą, może zrozumiał, co robił źle, ale to, co jest między mną a to twoim tatem, to pozostaje bez zmian. No to on, Atef zapytał mnie, jaka jest różnica pomiędzy tym, że, to dlaczego ja tak mówię? Jaka jest różnica pomiędzy tym, że ja mu każę, znaczy ja nie każę, tak, bo ja z nim rozmawiałam, żeby on miał relacje pozytywne z ojcem, żeby zaufać tacie, a do niego mówię, że ja nie mogę. Więc ja mu zaczęłam tłumaczyć, że posłuchaj, tato jest twoim tatem i tego nigdy nie zmienimy. Tak jak tatę masz jednego, tak mamę masz tylko jedną. I nie zmienimy sobie rodziców. I to jest niemożliwe. Natomiast partner, czy mąż, żona, jak się nie dogadują, mogą się rozstać. I wtedy już nie są ze sobą i nic ich nie łączy. Łączą ich tak jak mnie i twojego tatę teraz ty, że jesteśmy twoimi rodzicami. No i słuchajcie, i Atef powiedział do mnie, cała ta rozmowa bardzo ładnie wyszła, i Atef do mnie powiedział, że jeśli on miałby dać szansę swojemu tacie, to czy ja mogę mu obiecać, że ja tam będę z nim, ponieważ on chce, bym ja tam była. On nie chce być z nim sam, ponieważ ze mną czuję się bezpiecznie. Więc ja powiedziałam do niego, jeśli jest to konieczne, to myślę, że mogłabym się na to zgodzić dla ciebie, zrobić to dla ciebie, jeśli ty mówisz, że czułbyś się wtedy bezpiecznie. No ale cóż,
Zostały zaproponowane jego ojcu różne metody rozwiązania naszego sporu rodzicielskiego, ponieważ są, a nie jest głęboko w temacie, więc wie, są przesłanki do tego, bo on nie miał w ogóle kontaktów z dzieckiem. Natomiast ja próbowałam dać mu szansę. Dałam mu alternatywne rozwiązania naszego sporu, typu pójście na warsztaty kształtujące umiejętności wychowawcze i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami z dzieckiem oraz no, podstawowe to, jak być de facto tym rodzicem. Rodzicem takim, które dziecko potrzebuje. Nie takim, byleby być, albo by wrócić i skrzywdzić dziecko, bo dziecko to nie jest zabawka. Dziecko ma uczucia i dzieckiem nie wolno manipulować i krzywdzić i tak dalej. Natomiast zaproponowałam to mężowi. No niestety odmówił, mówiąc, że nie jestem dla niego autorytetem, by mu mówić, co on ma robić. Poza tym, więc mu powiedziałam, skoro mi nie wierzysz i myślisz, że w tym się kryje jakiś podstęp, że ja znowu robię ci na złość, bo przecież całe życie robię, nic, niczym innym się nie zajmuję, tylko robię ci na złość, to zaproponowałam mu mediację. Powiedziałam do niego, że z reguły, no zwyczaj jest taki, że mediator jest osoba bezstronna, która nie ma interesu, żeby stać po którejkolwiek ze stron. Zwyczaj jest to osoba bezstronna, która próbuje, by po prostu dojść do jakiegoś porozumienia. No niestety to też się nie udało, też się nie zgodził i na wiele, wiele różnych innych rzeczy też się nie zgodził. To względem syna, czy chociażby to, że syn chce chodzić na piłkę nożną i zaproponowałam mu, że mogłabym się zgiąć, nagiąć. Chociaż no moja sytuacja na ten moment jest bardzo ciężka, ale powiedziałam do niego, pierw w ogóle była rozmowa o połowie, żeby pokrył połowę tego i spełnił marzenia tego naszego syna, żeby on mógł chodzić na tą piłkę nożną. No niestety jego tato wyszedł z założenia, że ja szukam frajera i sponsora, więc żebym sobie poszła gdzie indziej, więc finał tego taki, że tak naprawdę ja zrobiłam wszystko, co mogłam. Nawet stanęłam pomiędzy nimi, by de facto odzyskał tego syna, którego dawno utracił. Bo na ten moment Atef nie ma z nim żadnej relacji. Atef jest gotowy przyjąć każdego innego faceta w swoje ramiona jak ojca. Dla niego jego ojciec nie istnieje. Więc tak naprawdę nie jestem złośliwą krową, bo mogłabym siedzieć tutaj i mówić dziecku: dobrze robisz, Atefku, tato jest taki, tato jest taki. Ja jednak porozmawiałam z synem i przedstawiłam mu to z innej perspektywy, że może warto dać ojcu szansę. Więc jakby wyszłam mu naprzeciw. No ale on swoją postawą z kolei udowadnia mi, że wcale się nie myliłam i że jak najbardziej powinnam chronić od niego dziecko, ponieważ jeśli on wróci do tego dziecka, jeśli sąd zrobi tak, jak on zechce, czyli kontakty będą niekontrolowane i dadzą mu wolną rękę, to ja wiem, że on po nic innego nie zrobił. On wróci skrzywdzić to dziecko, on skrzywdzi dziecko, ale on będzie myślał, że skrzywdzi mnie. No i tu jest ta różnica, nie? Bo on cały czas żyje mną. Ja już nim przestałam. On żyje mną i kiedy on skrzywdzi dziecko, de facto on nie skrzywdzi mnie, tylko on skrzywdzi dziecko, ale on będzie myślał, że skrzywdził mnie. Że wrócił i skrzywdził mnie. Więc no ciemnogród i zemsta i jakkolwiek to zwał jeszcze, to wszystko w nim jest i podejrzewam, że już to się nie zmieni, a jak to się zmieni, to będzie za późno, bo nasz syn ma 8 lat. Od 3 lat go nie widział na oczy swojego ojca. Już pomijając fakt, że w dzieciństwie też rzadko go widywał. Więc jeśli on tą szansę zignorował, którą ja mu teraz dałam i chciałam jakby stanąć, wyjść mu naprzeciw i pomóc mu w nawiązaniu tych relacji, no to myślę, że drugiej szansy takiej nie będzie, że po prostu w pewnym wieku Atef sam odmówi i już nie będzie chciał. Teraz jeszcze jest dzieckiem, którym
może nie można, ktoś, z którym można porozmawiać, można go spróbować przekonać do pewnych rozwiązań. Czyli tak jak powiedziałam, przekonać do tego, że na przykład spróbować dać szansę, ale myślę, że przecież raz, kiedy on się na to całkowicie zablokuje i że na przykład mi powie, ale to nie jest twoja sprawa, mamo, bo ja mam lat tyle, ile mam i ja sam będę decydował, tak? Tak mi się wydaje. No i powiem wam, że bardzo dużo mi to dało, że doszłam do porozumienia sama ze sobą, właściwie zaakceptowałam tą sytuację. A podało mi to też taki wewnętrzny spokój. To, że ja się z tym pogodziłam, to, że ja wybaczyłam, to nie znaczy wcale, że nie jest ciężko, bo jest ciężko i to właśnie jest ten najcięższy moment. Bo to jest tak, z reguły łatwiej jest coś omijać, pewne rzeczy, czyli nie mierzyć się z nimi, bo tak jest łatwiej, a podejść do tego, no to znaczy zderzyć się ze wszystkim, z całą rzeczywistością, z prawdą, której często wolelibyśmy, nie wiem, uniknąć, nie słyszeć. No ale odkąd mu wybaczyłam, to widzę po prostu, jak pozytywnie to zaczęło na mnie oddziaływać. I nawet on już nie ma tak dużego wpływu na mnie, na moje emocje, jak miał wcześniej. I myślę, że to w ogóle najbardziej go zirytowało i zobaczyłam to teraz nawet w sądzie, kiedy tam byłam, kiedy rzeczywiście jego adwokat naprawdę poruszał niebo i ziemię, by mnie sprowokować, jednak nie udało mu się tego zrobić. Dlatego rozmawiając dzisiaj właśnie z tą jedną dziewczyną, widząc w niej siebie jakiś czas wstecz, no po prostu powiedziałam, co moim zdaniem powinna, tak? Ponieważ słuchajcie, bardzo ważna kwestia jest taka, nie? Wielu osób o to pytam, ponieważ ja wiem po sobie, ile mi to dało, a uwierzcie mi, jestem naprawdę po dużych przejściach i pytam ludzi, chodzisz na terapię? No tak, chodzę na terapię. A gdzie chodzisz na terapię? No do psychologa. No i właśnie, teraz mamy tutaj skrajności, bo psycholog to nie jest psychoterapia. Psycholog działa na zasadzie dzisiaj. Pomaga nam jakby okiełznać dzień dzisiejszy, żebyśmy lepiej się poczuli, wylali z siebie emocje i to wszystko, i na tym rola psychologa się kończy. Natomiast psychoterapeuta pracuje z nami, wchodzi głębiej, pracuje różne nasze mechanizmy, naszą psychikę. To jest zupełnie coś innego niż zwykły psycholog, dlatego. A słuchajcie, a ciekawe jest to, że zauważyłam, że ludzie to mylą w ogóle. Bo tak naprawdę ja dowiedziałam się od terapeutki, że chodzenie do psychologa nie można nazwać terapią tak naprawdę. No a kogokolwiek, słuchajcie, kogokolwiek się nie zapytam, masz terapię, chodzisz na terapię? Tak, chodzę na terapię od 2 lat. A gdzie chodzisz? No to ty psycholog. Do psycholog czy do psychoterapeuty? No nie, do psycholog. No i właśnie ludzie tego nie rozróżniają, a ja sama powiem wam, że do psychologa chodziłam w zasadzie od 2012 roku. A patrzcie, na terapię chodzę 1,5 z kawałkiem. I patrzcie, teraz przez 2012, kiedy jeszcze tkwiłam w toksycznym, opowiadałam tej psycholog o wszystkim i tak dalej. I naprawdę miałam z nią relację dobrze, bo mi się dobrze z nią rozmawiało. Ale nigdy nie zrobiło to we mnie takiej pracy, jaką zrobiła ta terapia. No, ale ta terapia to właśnie to nie jest to samo, co psycholog. To nie jest to samo, że ja sobie z nią pogadam i ona powie, no, postara się powiedzieć mi coś, żebym się lepiej poczuła. Bo terapia to jest tak naprawdę kształtowanie naszej przyszłości. Tego, w jakiej relacji wejdziemy później. I wszystkiego innego. Dlatego wszystkich mocno zachęcam do tego, by takich terapii szukać.
robi ona niesamowitą pracę w nas samych, w naszej psychice, w rozumowaniu, kształtuje naszą osobowość. Także no ja po 1,5 roku chodzenia na tą terapię tutaj naprawdę wiele rzeczy dostrzegłam, wiele rzeczy zrozumiałam. Wiedza, którą tam zdobyłam, jest dla mnie naprawdę bardzo cenna. Co by nie powiedzieć, że naprawdę bezcenna. Bo do tej pory nawet zdarzyło mi się, będąc jeszcze z moim mężem prywatnie, być u psycholog, nigdy takiej wiedzy nie otrzymałam. Nigdy nikt ze mną nie wykonał takiej pracy, jak tutaj wykonałam. Więc naprawdę zachęcam. Ale i też zachęcam do podchodzenia do tematu przebaczenia i akceptacji sytuacji. To jest bardzo trudne, ale niemniej jednak warto, co za tym idzie, uwolnić siebie, nie tylko fizycznie, bo to, że my odejdziemy, to nie wystarczy. Uwolnić siebie emocjonalnie od tej drugiej osoby. Nie dać tej drugiej osobie wysysać z nas nasze życie, energię do życia. Mi się to udało. Tak jak mówię, na dzień dzisiejszy nawet skłonna byłam się z nim porozumieć w kwestii dziecka i powiem wam, że nawet już taka myśl przeszła mi przez głowę, że gdyby on, że to nie jest nic udawanego, że gdyby on rzeczywiście kochał naszego syna i chciałby być dla niego dobrym ojcem, myślę, że cieszyłabym się z tego i za wszelką cenę starałabym mu pomóc w tym, jakkolwiek bym potrafiłaby. Ta relacja pozytywna między nim a synem była. Bo jest drugim rodzicem i myślę, że każde dziecko pragnie mieć obojga rodziców, akceptację ze strony obojga rodziców, wsparcie, pomoc, miłość. Niestety, tak jak mówię, mój mąż niestety nie jest taką osobą i z tym też muszę się pogodzić, bo ja tego faktu nie zmienię. Mamy syna, no ale ja nie pstryknę palcami, ja nie zmienię, by on do rodzicielstwa podszedł w bardziej poważny sposób, w inny sposób, by nie wykorzystywał dzieckiej karty przetargowej do zemsty na mnie i tak dalej, i tak dalej. No ale mam nadzieję, może złudne, że po zakończeniu sprawy karnej może podejdzie do tego inaczej, chociaż nie sądzę, tak jak mówię, nie sądzę, ponieważ on nadal się nie może pogodzić z tym, że ja oddycham, tak? Co gorsze, że ja się uśmiecham, co gorsze, że ja gdzieś mogę pojechać. No nie wiem w ogóle, że mogę cokolwiek robić, żyć. I teraz trzecia kwestia, która dzisiaj również była poruszana, bardzo ważna, nie? Nie próbujmy uchronić świata od zła. Co to znaczy? No, byłyśmy z jakimś partnerem, dowiadujemy się, że on ma partnerkę. No i za wszelką cenę chciałybyśmy wszystko zrobić, by on jej nie skrzywdzić, zbawić świat od zła. Tak, zabawimy się w dobrych policjantów i będziemy strzec tej dziewczyny, ostrzegać ją na każdym kroku i tak dalej, i tak dalej. Tylko tak na parę. Tylko tak po pierwsze, taka dziewczyna nigdy nas nie posłucha, że mówimy prawdę. Będziemy robić z siebie totalne wariatki. Ponieważ osoba zakochana nigdy nie uwierzy, a ty jesteś potencjalną byłą partnerką, no to jesteś zazdrosna. To jest po pierwsze. Ale po drugie, nawet gdy taka osoba uwierzy, to i tak nie zmienia to faktu, że my mamy na cokolwiek wpływ, bo wpływ na to tak naprawdę ma tylko ta osoba, tak? Jeśli chce w tym żyć, to będzie w tym żyła. A najważniejsza kwestia, nie powinniśmy tracić na to czasu, na nie wiem, zbawianiu świata, tylko skupieniu się na sobie, cieszyć się tym, że ja się z tego uwolniłam. Bo tak naprawdę uchronimy go, jedną partnerkę przed nim, dobra, posłucha nas i odejdzie.
Ale będzie druga, trzecia, czwarta i kolejna, i piąta, i dziesiąta, i piętnasta. I co, będziemy stali u niego pod drzwiami i pilnowali? No bo tak by wtedy wypadało, jeżeli chcemy każdą ostrzec. Co w rzeczywistości to jest po prostu niemożliwe. No chyba, że na tyle jest człowiek, ma klapki na oczach, że naprawdę zamierza swoje całe życie stracić na niego. Ale tak jak mówię, dla mnie to jest bez sensu, dla mnie to jest niewarte zachodu, bo ja uważam, że każdy człowiek jest dorosły. Każdy człowiek ma sposób jakiegoś tam spostrzegania pewnej sytuacji. No i nie zbawimy świata od zła, nie uchronimy wszystkich, choć bardzo byśmy chciały. Możemy dzielić się swoją wiedzą, tak jak na przykład tutaj to robimy, między sobą się dzielimy. I ktoś może z tego skorzystać, tak? Ale nie zrobimy, nie mamy władzy w swoich rękach, tak, by od tak pstryknąć, by zło ze świata zniknęło. Bo tak naprawdę takich ludzi by trzeba było eliminować, a to jest niemożliwe. No po prostu to jest niemożliwe, bo tacy ludzie się mnożą, są, istnieją i istnieć będą zawsze. Więc my jedyne, co możemy zrobić, to możemy się nauczyć, jak takich ludzi omijać. No i właśnie tak jak ja to na przykład robię, dzielić się tym z innymi, w jaki sposób do tego doszłaś, jak sobie poradziłaś i tak dalej, i tak dalej. A mierzenie z czymś takim i dojście do tego sukcesu, uwierzcie mi, to jest mega wysiłek. To kosztuje masę emocji. To kosztuje masę bólu i no i wszystkiego. Co powoduje, że człowiek jest troszeczkę wyłączony z teraźniejszości. Troszeczkę przygaszony, ponieważ bije się ze swoimi myślami, ale tak właśnie to na tym polega, że te myśli trzeba się pobić z tymi myślami, trzeba je oswoić, trzeba nauczyć się z tym żyć, właśnie z tymi myślami, nie z tymi, którymi się miało wcześniej, czyli nie, no bo przecież on tak zrobił, bo on jest niedojrzały, ale on kiedyś wróci, bo on kiedyś dojrzeje i się zmieni. Tak robiłam przez 2 lata, no i bo tak było łatwiej, z reguły tak jest łatwiej. Wmówić sobie coś i żyć ze swoją prawdą, nie? I czekać miesiąc, dwa, 12, 15, 24. Aż potencjalna osobowość się zmieni i wróci i wszystko będzie happy end, jak na filmach i w bajce. Natomiast w praktyce to nie działa. To jest tylko oszukiwanie samego siebie. To jest, jak to mówią potocznie, zwą to nasza prawda, nie? Nasza prawda i nasze kłamstwo, które w sobie oswoiliśmy, z którym jest nam łatwiej i tak wolimy tak żyć. Ale myślę, że jak już się z tym uporam, a to już jest ostatnia rzecz, z którą chcę się uporać, na razie nie wchodzę w żadne w ogóle relacje, związki. Nie tak, że nie mogę, że nie ma kandydatów, bo kandydaci są i pewnie by się znaleźli. Tylko je nie chcę po prostu na razie. Ja na razie chcę dojść, uporządkować swoje życie, uporządkować swoją głowę, okiełznać wszystkie emocje, które są we mnie, zrozumieć samą siebie, a przede wszystkim to. Jeszcze nie mam, słuchajcie, po rozstaniu z ATF-a ojciec, jeszcze nie dotarłam do tego, co ja tak naprawdę bym chciała robić w życiu. Jeszcze nie mam tej odpowiedzi na to bardzo istotne pytanie, bo na pewno chciałabym robić coś, co przyniesie mi zarówno, pozwoli mi utrzymywać moje dzieci, ale zarówno też będzie sprawiało mi w pewnym sensie jakąś przyjemność. Nie chciałabym robić to tak, jak zawsze było, czyli chodzić gdzieś, czy po prostu patrzeć tylko na to, by pieniądze były takie, jak żyłam z mężem i de facto nigdy nie byłam szczęśliwa. Mam nadzieję, że dziewczyna, z którą rozmawiałam, obejrzy, być może obejrzy ten film. Bo nie warto naprawdę, słuchajcie, tracić energii swojego życia na skupianiu się, jak
jak go ukarać, jak się zemścić, niech on poczuje to samo co ja. Bo de facto tak naprawdę karasz tylko samego siebie. Ten człowiek i tak nic nie czuje. I tak samo jak nie czuje nienawiści, tak samo jak nie czuje miłości, tak samo nie poczuje krzywdy. Po tym człowieku spływa wszystko jak kaczka, ale ty się gimnastykujesz, ty się pocisz, wypruwasz z siebie żyły, tracisz energię na coś, co i tak nie ma sensu, bo to nic nie zmienia. Ten ktoś, kto się śmiał, i tak się z ciebie śmieje. I będzie to w pewien sposób, można powiedzieć, ci ludzie są chorzy i bo toksyczny człowiek, no to też jest w pewnym sensie choroba. I nie zmienisz tego od tak, że ty go skrzywdzisz i mu dasz nauczkę. Nawet z krzywdy potrafi się śmiać, bo to są ludzie pozbawieni wszelkich granic, pozbawieni czegokolwiek, rozsądku, uczuć i tak dalej. Więc skupianie się nad zemstą powoduje tylko marnowanie sobie życia, kolejnych miesięcy, lat, nerwów. To kompletnie nie ma sensu i mam nadzieję, że dość jasno w miarę to sformułowałam, bo przebaczenie równa się uwolnienie siebie samej emocjonalnie od danego człowieka. To jest moment, w którym można sobie powiedzieć: ten człowiek nic dla mnie nie znaczy, ja nie mam nic z tym człowiekiem wspólnego. I to można powiedzieć tylko wtedy, kiedy rzeczywiście ten człowiek na ciebie nie działa i nie ma na ciebie żadnego wpływu. Ale jeśli ma i ty ciągle o nim mówisz, i ty ciągle się zastanawiasz, co on robi, gdzie on był, po co, dlaczego i jak, to wcale nie masz tego za sobą, wręcz przeciwnie, ty cały czas w tym jesteś, nawet bardziej niż on. No i jest to przeplatana miłość z nienawiścią. I to jest bardzo chore uczucie i to jest bardzo nieprzyjemne i niebezpieczne uczucie. Dla nas samych, nam samym to przede wszystkim zagraża. No i jeśli mamy dzieci, to naszym dzieciom, najbliższemu otoczeniu tak naprawdę, bo zachowujemy się jak wariaci, naprawdę, i tak często też jesteśmy w ogóle oceniani. Pamiętajcie o tym, jak ważne jest właśnie to, co wam powiedziałam. Psycholog, a psychoterapeuta, nie mylmy tego za sobą, bo wiele osób, słuchajcie, ja to nie mówię po to, żeby coś, tylko ja właśnie rozejrzałam się wśród swoich znajomych i naprawdę ludzie to bardzo mylą. Oni wszyscy mówią do mnie, że ja chodzę na terapię. Pytam się do psychologa, czy do psychologa. No do psychologa, no chodzę od, nie wiem, 5 lat, tak? Ale psycholog to nie jest psychoterapeuta. To nawet nie można nazwać terapią. Zwykłe wizyty u psychologa nawet nie można nazwać terapią. Bo do prowadzenia terapii jest psychoterapeuta, na którą. Margaret, jeszcze się, bo dopiero przeczytałam twój komentarz, bo ja mam po prostu, nie umiem, nie mam podzielności uwagi. Tak, masz rację i dlatego właśnie, słuchajcie, Margaret tutaj też wam potwierdza, że był to przełom w jej życiu, w moim też. Jak rozmawiałam z innymi osobami, to w ich też. Tylko niemniej jednak ważne jest odróżnienie tego i zapamiętanie tego. Psychoterapeuta, a nie zwykły psycholog, na który chodzimy sobie porozmawiać sobie o tak o od 5 lat. Bo psychoterapia, terapia to nie jest psycholog. A ludzie, jak się okazuje, ja wśród swoich znajomych się rozejrzałam, to ludzie w ogóle nie mają o tym pojęcia. Ludzie kompletnie mylą psychologa z terapeutą. Także z psychoterapeutą, także rzeczywiście, i tak jak Margaret pisze, to jest bardzo trudna terapia. To jest bardzo trudne mechanizmy, tam się przechodzi. Bardzo dużo ciężkich chwil. Czasami człowiek stamtąd wychodzi, naprawdę nie ma chęci do niczego. Może sobie powiedzieć, to przecież ja tam miałem pójść, to miało mi pomóc, a ja wychodzę po prostu zbity jak pies.
Ale właśnie na tym to działa. My mamy to poczuć. My mamy się z tym zmierzyć, a nie przechodzić tak jak dotychczas obok tego. Więc mi też 1,5 roku, a słuchajcie, a we mnie jest po prostu, ja sama czuję rozumowanie no zupełnie inne niż wcześniej. Myślę, że kiedyś jakbym chyba sama siebie teraz zobaczyła na tym filmie i cofła się wstecz, powiedziałam, no jaka chora baba, nie? Jak można wybaczyć komuś? Jak można komuś, kto bez krzywdy wybaczyć? Kiedyś też tego nie rozumiałam i wiele innych tematów nie rozumiałam. Właśnie taka terapia jest po to, byśmy mogli to zrozumieć, byśmy mogli do pewnych rzeczy bardzo istotnych w życiu dojść, a dojście tego, do tego momentu, w którym będziemy to wszystko rozumieć, powoduje, że możemy bezpiecznie wejść w przyszłość, bezpiecznie nawiązywać wszelkie relacje, bo będziemy nawiązywać te relacje z doświadczeniem. I duże prawdopodobieństwo jest takie, że skoro spotkamy toksyczną osobę, będziemy umieli ją rozpoznać i eliminować ją z naszego życia. Nie wpuszczać tak jak dotychczas. Tyle, kochani, dobrego wieczoru Wam życzę, dobranoc. Pewnie zdajesz sobie sprawę, że im mniej mainstreamowa jest organizacja, tym mniej finansowania zewnętrznego ma. Jeśli trochę nas znasz, to zdajesz sobie z pewnością sprawę, że nasza organizacja jest zupełnie nie mainstreamowa. Utrzymujemy się w zasadzie tylko z darowizn osób, którym pomogliśmy. Nie mamy poczucia, że tych osób jest mało i nie uważamy, że wpłacają nam mało pieniędzy. Niemniej jednak rzeczywistość Polski XXI wieku jest jaka jest. Wciąż szukamy nowych źródeł finansowania. Jednym z nich, może nie jakimś szczególnie mocnym, ale jednak jest funnymoney.pl. To taka organizacja, która inne organizacje pozarządowe wspiera, przekazując im cashback. Możesz być jedną z osób, które przy okazji zakupów będą nas wspierały w ten sposób. Możesz też nas wesprzeć jeszcze zanim zrobisz zakupy i zanim wydasz chociażby grosz. W jaki sposób? Po pierwsze, potrzeba, żebyś zarejestrował się na funnymoney.pl. Tu w prawym górnym rogu masz rozwijane menu, moje konto. Zarejestruj się. Ja teraz wybiorę zaloguj oczywiście, bo ja mam już konto. Możesz zalogować się też Facebookiem lub z konta Google. Sama twoja rejestracja nie przysporzy nam zysku. Potrzeba, żebyś zrobił jeszcze kilka rzeczy. Po pierwsze, wybierz organizację, czyli nas. Gdy już wybierzesz przemocnie, klikasz Wspieraj nas, a następnie zainstaluj przypominajkę. Przypominajka będzie ci wyskakiwała za każdym razem, gdy wejdziesz do sklepu, który przekazuje cashback w Funnymoney. No, głównym takim sklepem jest Allegro. Ale jest ich o wiele, wiele więcej. Jest także Booking i różne inne portale, nie tylko sklepy. Instalując przypominajkę, już przekazujesz nam złotówkę, mimo że nic jeszcze nie wydasz. Ale możesz nawet przekazać nam 5 złotych, nie wydając ani grosza. Wchodzisz w moje konto, moje darowizny. Tu są. Wow, masz już 8 darowizn na łączną kwotę złoty 90. Są to darowizny z naszych fundacyjnych zakupów na Allegro. Kwoty oszałamiające, wiemy, ale też nasze zakupy są po prostu oszałamiające. Dla tych z Was, którzy chcą się dowiedzieć, jakimi pieniędzmi obracamy, to są sprawozdania finansowe. Żeby przekazać nam 5 zł, to wybierz opcję, masz ją tutaj, po lewej stronie, zaproś znajomych do pomagania, ewentualnie tu na dole jeszcze, jak przewiniesz, to po prawej stronie, zaproś znajomych do pomagania, a dodatkowe 5 zł trafi do Fundacji Przemocnie. W jaki sposób możesz zaprosić swoich znajomych? Możesz ich zaprosić przez Facebooka, klikając tą niebieską ikonkę i publikując, link robi się automatycznie. Możesz też wpisać adresy e-mail twoich znajomych i wysłać do nich maila. Lub skopiować link i przekazać go. Kiedy z Twojego zaproszenia ktoś się zarejestruje i zainstaluje przypominajkę, to nasza organizacja dostanie nie złotówkę, a 5 złotych. Ja teraz kopiuję ten link
i umieszczę go pod tym filmem i w ekranie końcowym postaram się. Wchodząc w ten link, rejestrując się na Fani Mani i instalując przypominajkę w przeglądarce, bez wydania ani grosza, wpłacasz nam za pośrednictwem Fani Mani 5 zł. Za co Ci serdecznie dziękujemy.